Maja i Piotr. Czaisz? Maja i Piotr? Ta. Zobacz. Słuchaj ogłoszenia. Zadbane małżeństwo. Centurion Rafon, wklep w Google FROTTING i wejdź w grafikę. Pozdro 3 złote. Nie, ty zboczeńcu jebany. W kościele są, już chyba raczej powinno wrócić. Dzwonimy do kurwy, która ma męża Piotra i chce się jebać z Piotrem. I Piotr, żeby li za uwora od tyłu, jak ruchasz jego babę. Tak, słucham. Cześć. Cześć. Można przyjechać do was? Jeszcze ja dam męża. Dobra. Cześć, słucham. Cześć, Piotr. Halo? No, witam cię serdecznie. Można do was paść? Mam 27 lat. Chciałbym skorzystać tutaj. Fajnie się zabawić z wami. Można, natomiast już dzisiaj to raczej nie jutro, od 9 tam jutro. Do pierwszej. Od 9. Na 10 byś mnie mógł tam umówić? Tak, tylko proszę o telefon w takim razie 40 minut przed spotkaniem. Mhm. Jakbyś mógł jutro zadzwonić, dobrze? Tak, no normalnie. Słuchaj, ostatnie pytanko mogę zadać. Masz czas jeszcze? Tak, słucham. Bo tam pisze w ogłoszeniu, że mógłbym normalnie posuwać ci żonę, tak? A jak tam jest wpisane w ogłoszeniu? To znaczy, jest spotkanie albo z nami, albo z żoną, to już jak wolisz. Nie, no z tobą bym chciał, żebyśmy zrobili to wspólnie. Ja jestem hetero, to jest, żeby było... Że kobiety też lubisz tylko? Tylko i wyłącznie, hetero jest. To jakbym na przykład tam ruchał ci żonę, to byś mi rowa wylizał od tyłu przy tym? Nie no, ale jak chcesz, to możesz zapytać matki, może ci zaoferuję. Ej, takie, ruchają ci żonę, stary, za pieniądze, ty kurwa pedrylu jebany. Wypierdalaj. Ja pierdolę. Żonę mu ruchają. No on jeszcze dupkę wyliże ci od tyłu, jak mu żonę ruchasz. Chuj, dobry Clio, 6300 ludzi, ty. Co się dzieje? 6300 ludzi. Ej, kurwa, ruchasz dla typa żonę i typ ci liże do dupę. Chrzancio, no po prostu 10 zł. Dziękuję bardzo. Chrzancio, po prostu 10 zł.